taką bluzkę, wiecie, ona była tak jakby na ramionach, taka jest i kolor taki różowy jakby, no nie? Mhm. I z takim srebrnym. No i ogólnie ten. Właśnie nie wiem. Czy nie? W sumie XS-ka, ale niby M-ka. Wiecie. W ogóle o tym. Że co, że ja jestem odpowiedzialna za całe wychowanie jej? Tak jest. Ja się wystarczająco nachowałem tych dzieci. Pieniądze tylko daję na wszystko. A w ogóle gdzie są moje pieniądze? A gdzie są moje pieniądze? Jakie pieniądze? Co ty w ogóle sobie wyobrażasz? Pamiętaj, że możesz pisać swoją przyszłość przez doświadczenia. Nie pozwól, by ktoś inny był autorem twojej narracji. Czuję się wolny, kiedy nikt mnie nie widzi i nie zna mojego imienia. Czyli czekaj, ktoś napisał liściki i zostawiał je w książkach, a ty postanowiłaś na nie odpisać. No tak, bo liściki były w trzech książkach. Czwartej nie było, to znaczy, że on prawdopodobnie ją ma. Więc odpisałam w piątej, bo prawdopodobnie po nią sięgnie następnym razem. A to skąd on będzie wiedział, gdzie odpisać? Bo w piątej zostawiłam liścik z cytatem, który ma go nakierować w następną książkę. A to skąd on będzie wiedział, która to będzie książka? Bo albo jest miłośnikiem literatury, albo wie co to internet. Jesteście dziwni. Mając wolność, kwiaty, książki i księżyc, któż nie byłby w pełni szczęśliwy? Portret Doriana Graya? Czymże jest imię? To, co zwiemy różą, słodko pachniałoby pod każdym innym imieniem. Także i Romeo, gdyby nie nosił wcale imienia Romeo, zachowałby swoją drogą doskonałość bez niego. Odrzuć swe imię Romeo, a za to imię, które nie jest tobą, zabierz mnie całą. A jakie jest twoje imię? W tym właśnie sęk, że czas nie znosi, aby go zabijano. Gdybyś była z nim w dobrych stosunkach, zrobiłby dla ciebie z twoim zegarem wszystko, co byś tylko chciała. Alicja? A ty? Jak masz na imię? Nie powinno się nigdy zatrzaskiwać za sobą drzwi, gdy wchodzi się do szafy. Narnia. Edmund. Przecież nie możecie pisać cały czas do siebie jakichś liścików. Musicie się spotkać. No wiem, ale jak mam do niego napisać, jak nawet nie wiem, ile ma lat? No to przecież jak się z nim spotkasz, to się dowiesz. No niby tak. Dobra, ja już muszę lecieć, a ty masz mi obiecać, że się z nim spotkasz. W razie czego pisz. Dobra. Co myślisz o Poznaniu?
Dzień dobry, czy są jakieś książki o Poznaniu? Zaraz zadzwonię, muszę kończyć. Ludzie przestali się spotykać, ale jeśli raz się spotkają, nigdy tego nie zapomną.